stoimy na autostradzie, bus się zepsuł. Co to jest? Nie, wiem. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, czyżby będą białe święta? Ostatni vlog tak zakończyłem. To jest ten sam dzień, ale jest 22. Moja rodzina z Włoch jest już w podróży. Podróżują od 5 rano, więc no chyba ja się schowam w ogóle pod do domu, bo chyba to wie. W każdym razie zima, śnieg, święta. Prawdopodobnie to są już naprawdę ostatnie kadry z tego domu. Tak jak powiedziałem, jest 22, moja rodzina od dzisiaj, od 5 rano podróżuje. Ja już byłem dzisiaj w domu, no ale właśnie, co jest ważne, przez cały remont, przez całą wykończeniówkę nie miałem czasu na prezent dla Angeliki i od tego na pewno zaczynamy. Z tym, że byłem bardzo spokojny, bo o ile u mnie prezenty, dawanie prezentów Angelice dzieli się na dwa sposoby, powiedzmy można tak nazwać. Po pierwsze, jedna rzecz jest taka, że wiem co chcę, wiem co jej się podoba i idę na pewniaka i to kupuję. Drugą opcją jest, że totalnie nie wiem co jej się podoba, co by chciała dostać, zabieram ją ze sobą i wtedy sobie wybiera. Dzisiaj użyjemy pierwszej opcji, ponieważ tu miałem pewną rozkminę. Z jednej strony cały czas narzeka na swojego iPhone'a, że już się jej popsuł, bo jej spadł nie raz, nie dwa, że już słaby aparat, czyli jedną opcją jest nowy iPhone, ale jak ostatnio byliśmy w Louis Vuitton, to spojrzała na torbę. Ona to nazwała treningową, ale wcale ona taka nie jest, po prostu wszędzie. Małą torbę Louis Vuitton, nie torebkę, torbę. Gdzieś taką, żeby napakować jakieś rzeczy, więc nie wiem. Teraz jedziemy do Witkaca, ponieważ ja tam zawsze zostawiam samochód do myjni, bo jest tragiczny syf, więc skoro i tak będziemy w Witkacu, to pójdziemy najpierw zobaczyć te torby i jeśli mi się spodoba, to weźmiemy torbę. Jeśli nie, po analizie wyjdzie, że nie, to pojedziemy po iPhone'a. Zobaczymy, zaczynamy ten ostatni przedświąteczny film. Za 3, 2, 1. Jeszcze poperfumować się. Świetne są, naprawdę. A tutaj jeszcze widzę, moja torba stoi, to wam od razu pokażę. Przepraszam bardzo, że tu jest brudno, no ale już wiadomo. Wyjeżdżamy. Oczywiście wszelakie łapki odbite. A więc tak, Angelika ma tą torbę. To jest jej taka duża torba. Ona kupiła ją bardzo dawno. A to jest z kolei moja mała. Ja jej używam najczęściej na treningi, albo też jak jeżdżę sobie gdzieś tak, nie wiem, międzymiastowo powiedzmy. No i zobaczcie, taka jest różnica w rozmiarze. I z toreb Angelika ma tylko taką. Taki rozmiar bardzo chciała. Jak byliśmy ostatnio w sklepie, to bardzo jej się podobał. W sensie, no zaraz zobaczycie jaki wzór, ale taki rozmiar. Taki, czyli jaki? Jeszcze zawsze mój obowiązek przed oddaniem samochodu do myjni, do sprzątania, wysprzątać, bo wstyd i hańba przed człowiekiem, więc trzeba przygotować samochód, żeby mógł być dopiero wysprzątany. Także worki, jeden worek na rzeczy, które są do domu, w sensie, które zostały, a drugi worek na takie stricte śmieci. Samochód oddany, przyszedł na szybko i niestety, znaczy niestety, już problemu nie mam, ponieważ jeszcze dwa dni temu stała tutaj taka sama czarna, już tej czarnej nie ma. Oczywiście pan powiedział, że po świętach, jakbym chciał, ten kolor mógł wymienić, ale ogólnie Angelice na początku podobała się zdecydowanie ta. Ja jestem ogólnie bardziej all black, ona mniej więcej wyglądała coś takiego. Mniej więcej, no ta sama torba, tylko taki wzór. I niestety jej już nie ma, mi się ona bardziej podobała, no ale myślę, jak Angelika się ubiera, te beże, jakieś kremy różne, no to chyba ta. Zapowiedziała też, że będzie chodzić w niej na treningi, nie wiem, tego nie obiecam, ale tak wygląda. Mi się podoba, naprawdę, tylko że nie wiem którą. Może ewentualnie jakiejś się spodoba bardziej czarna, powie o Boże, czemu nie czarna, to sobie po prostu po świętach wymienimy. O kurczę, duża. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Wesołych świąt, do widzenia. Kurde, no bez przesady. Dałoby się chyba spakować to w mniejsze, co czy nie? Gdzie tam jesteś? Gdzieś. Prezent ci kupuję. Ale już oddałeś samochód? Tak. Fajnie. Ja właśnie jadę z Wojtkiem, zapakowałam to wszystko, kupiłam deskę do prasowania, kupiłam wszystkie żarówki potrzebne. Super. Ja też coś kupiłem. Pytaj się, czy po prezent do Louis Vuitton pojechałeś na niego. Pewnie Wojtek, oczywiście. Tak, mówi, że tak. Wojtek mnie pyta, czy kupiłem mu coś w Louis Vuitton. Rozumiecie to? Oni nie wiedzą, że jestem w Louis Vuitton, oni w ogóle nie wiedzą, gdzie jestem. Myślę, że się nie spodziewa. Zakupy udane, zrobiłem to co chciałem. Chciałem torbę, mam torbę, ale cały czas po głowie chodzi mi gdzieś ten telefon, więc tak tylko dla pewności. To tylko żeby zobaczyć czy jest, żeby potrenować silną wolę. Jadę jeszcze do sklepu, w którym zawsze kupuję iPhony, tylko zobaczę czy są. Tak tylko sobie patrzę. 15 Pro Max. Właśnie tak, nie wiem. Nie, dobra, tak. Znaczy wiem, dokładnie wiem. Tak sobie tylko patrzę. 15 Pro Max, tak? To jest ten najlepszy, bo się już nie znam. To jest plus, narobili tych zmian.
Dobra, ja wiem, totalnie nie powinienem, ale wiem, jak Angelika chciała, już któryś dzień z rzędu narzeka na swojego iPhone'a, a wiecie, że jeśli chodzi o zaopatrzenie telefoniczne, to już od wielu lat jestem, pełnię taką funkcję w życiu Angeliki, więc no kupiłem 256, nie, 512, przepraszam, 512 giga, Każdy wie, jak wygląda mój telefon, też już nie działa, nie mogę na przykład ściszać, czyli jak oglądam stories głośno, to już nie mogę ściszyć, nie mogę też, już nie pamiętam co, nie mogę, w każdym razie bardzo dużo rzeczy nie mogę, więc Angelice kupiłem białego, a sobie kupiłem czarnego. Okej, okay, można oszczędzać, pewnie, że trzeba oszczędzać, ale na pewno nie na swojej żonie, prawda? I tutaj dziękuję Bogu, nawet Bogu nie, może sobie bardziej, że nie mamy wspólnego budżetu z Angeliką. Ja tego nigdy nie czułem, ja i tak dostanę opierdziel za to, nie? Mimo, że to jakby to moje pieniądze oczywiście, a i tak dostanę opierdziel, no mamy ważne wydatki, oczywiście, że mamy. A jakbym miał wspólny budżet i to by szło z konta naszego wspólnego, gdzie Angelika by widziała to dramat. Dobra, ale nieważne. I teraz jaka jest misja? Misja, która jest troszeczkę ciężka ze względu na to, że to jest ładnie zapakowana już ta torba. Widzicie ładną kokardeczką, ja nie umiem wiązać, ale po pierwsze chciałbym bardzo, że jak Angelika będzie otwierać tą torbę, to żeby otworzyła torbę, a w torbie był jeszcze iPhone. Tak sobie wymyśliłem, więc prawdopodobnie tak zrobię. Muszę zobaczyć tylko, który, żeby nie pomylił. Ja i tak zaproponuję jej, żeby troszeczkę wcześniej sobie dać, nie przy wszystkich, bo... No bo fajnie, tak będzie nasza chwila, nie? Przy wszystkich tylko nasza chwila. Ale, no gdzie ja będę chował to przez dwa dni? Okej. Mam tutaj woreczek i włożymy gdzieś do środka. Tylko który? Ten jest biały, tutaj ma białą taką poświatę. Wsadzamy telefon do kieszeni. Andrzejka może pomyśli, że to jakiś certyfikat czy coś w tym stylu. Jakoś tak. I absolutnie nikt się nie pozna. Bez tej wstążki. A jakby rzucić to tam... O, jeszcze wyciągnę od razu ten krem. To wszystko. I to leci tam. To leci też tam. No i absolutnie nie zobaczy, prawda? Użyjemy tutaj jednak techniki najciemniej pod latarnią. Tutaj wszystkie rzeczy Angeliki. Dobra, wyłączyłem kamerę i próbowałem 20 minut wszędzie, do walizek, za zasłon, nie ma szans, więc to jest najmniej używana szafka przez nas, ponieważ są tu walizki, no jak nie wyjeżdżamy nigdzie, to nie używana wcale. No jak myślicie, gdzie to jest? Na pewno nie wiecie, prawda? No właśnie. Wybaczcie, że początek vloga jest taki dosyć materialny, to prawda, jest bardzo materialny. Uważam, że to jest idealny moment, bo cały grudzień naprawdę napierdzielaliśmy po to, żeby się wprowadzić. Święta, same święta od 24 to czas dla rodziny, gdzie najważniejsze wartości to miłość, rodzina, po prostu rodzina. A te dwa dni przed świętami przecież można trochę posiedzieć na prezenty, prawda? U nas mniej więcej wygląda to tak, że prezentami zajmuje się Angelika, czyli ona mi mówi, co kupujemy, ona wybiera wszystkim takie prezenty ogólne, ale ja czasami lubię takie spersonalizowane. Teraz to jest kalendarz oczywiście Twinkle Candle i my otworzyliśmy ostatnio 18, czyli mamy 6 numerków jeszcze do otworzenia i otworzę je w tym momencie, także wszystkie teraz otworzę, czyli jeśli chcecie wziąć udział, uwaga, super odcinek o 6 produktów, nie tak jak było ostatnio o 3, to piszecie komentarz na temat vloga, jakiś tam fajny, bo może pobudzający do dyskusji, z hashtagiem Vlogmas. I skoro dzisiaj jeszcze otwieram jeden, to wyniki wszystkich vlogów, bo przebrnęliście przecież przez cały Vlogmas ze mną, będą w kolejnym filmie. Więc otwieramy. Mamy 19. Osoba, która zostanie tutaj wybrana, będzie miała szczęście. Czekała i wyczekała 6 produktów. Tutaj mamy... Co to jest? A, Pillow Mist Lavender, czyli taki psiukacz do poduszki. I fajnie w ogóle Angelika mi powiedziała, bo ja myślałem, że to jest po prostu miniaturowa wersja tego po prostu psikacza, żeby ładnie pachniało. Okazuje się, że to jest zrobione dlatego do poduszki, ponieważ zrobione jest jakoś na specjalnych olejach i w ogóle, że osoba, która leży, może sobie wdychać i to będzie okej. Okay. To będzie bardzo okej. Okay. Także pierwszy produkt, 19, 20 to jest... Już widzę, że to jest wosk. Piękny, kolorowy ludzik o zapachu żurawinowym. Tak mi się wydaje. I jeszcze raz potwierdzam, pachnie już przez to opakowanie. Nie trzeba otwierać. 21. Boże, to jest też historyczny moment. Właśnie kończę otwierać kalendarz. Kalendarz mojej żony. Bardzo dumny jestem z niej, naprawdę. Piosenka, kalendarz.
Vlogmas, najbardziej wyświetlany. Ja pierdzielę, tyle ludzi do niej przyszło teraz nowych. Tu mamy oczywiście sól do kąpielni, Singapur i to już nawet nie żałuję, że wam to daję, ponieważ używam to bardzo często, mam już pełnowymiarowy produkt w wannie, znaczy przy wannie. Singapur. Numer 22 i kolejny produkt z linii Singapur, Twinkle Cosmetics Body Oil, czyli olej do ciała. Osoba, która to zdobędzie, będzie szczęściarą albo szczęściarzem w sumie. 23. Tutaj już mamy, nie jest napisane pillow, więc to jest pewnie taka miniaturka właśnie normalnego tego spryskiwacza mgiełki. Dum-d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 um
Vuitton Winter Tree. O ile dobrze wiem, trochę teraz zamówiłem przez sprawy związane z domem, ale świece... Jezu, jak to pachnie. Świece Winter Tree są już w sklepie, bo jeszcze jak zaczynaliśmy otwierać ten kalendarz, to tej świecy nie było w sklepie, to muszę, jeśli ten materiał poleci, to znaczy, że zadzwoniłem i spytałem Angeliki, czy mam rację. Jeśli tak, no to Winter Tree jest już do kupienia, jest to oczywiście choineczka, przepięknie. Przepięknie naprawdę pachnie. Właśnie zakończyliśmy Vlogmas 2023 razem z Twinkle Candle. Musiałem się wrócić jeszcze na chwilę do domu, ponieważ Angelika i Wojtek przywieźli mi staw do nowego domu. Deska do prasowania oczywiście, przedłużacz ogrodowy oczywiście, lampki, lampeczki. Dostałem jeszcze w nagrodę galaretkę, to zaraz zjem i dopiero wychodzę po te buty i po te prezenty i po samochód i po wszystko. O jest! 3 godzinki i zobaczcie, aż z daleka się świeci, błyszczy. Na pewno pachnie. No pięknie. No pięknie. No i naprawdę to jest w ogóle inna fura. Bałem się. Ja ogólnie jak jest bardzo brudno, jak Charlie bardzo naprawdę brudzi, to ja zapowiadam panu, że proszę pana, proszę się nie martwić, proszę się nie przerazić. Ja panu tipa zostawię za zlecenie ekstra, bo mi po prostu głupio, wiecie, tak no, czasami jest tu naprawdę wielki syf. No ale teraz jest naprawdę cudownie, czyściutko, pachnąco. Jesteśmy gotowi na święta tak naprawdę. Mam jeszcze propozycję do Angeliki, nie wiem czy się zgodzi, bo chciałbym jej dać dzisiaj na budowie prezent. Ja jadę zaraz po Charlie. No, szybciej być bez panią, rozumiem. Dobrze, dobrze. I widzimy się na budowie? To zaraz ci dam znać, co i jak. Ale musisz mi teraz powiedzieć. Ja stąd jadę do Klifu. I nie widzimy, nie jedziesz dzisiaj na budowę? Może, ale później pojedziemy. Bo ja teraz muszę z mamą odebrać zestawy stołową. Dobra, to jedno pytanie. Czy, no, szybciutko. Czy mogę ci na budowie dać świąteczny prezent? Możesz. Bo jest ważne, żeby dzisiaj go dostać, bo jakby to... Dobrze. Mam kilka opcji, dlaczego chcę to zrobić. Po pierwsze, bo naprawdę boję się, że znajdzie ten prezent w domu. Po drugie, jako że będziemy organizatorami, nie dość, że będziemy organizatorami świąt, to jeszcze wszystko będziemy, wiecie, uczyć się tego domu i chciałbym z Andrzejką sam na sam sobie prezenty dać, bo to jest świąteczne pod choinką, każdemu będzie, to będzie duży zgiełk, a ja bym chciał sobie prywatnie dać. To jest drugi powód. Trzeci powód to jest to, że ona naprawdę ma w złym stanie iPhone'a i przed świętami, jakbym dał, to może już sobie porobi. Dom ładny jest, dom zrobiony, piękny, odpicowany, to może porobi sobie jakieś foty, cokolwiek. A czwarty powód to jest mój iPhone. Też bym chciał wymienić. Nie ścigam się. Jest moja terapia na wszystko. W końcu jesteś ze mną. Czekałem na ciebie. Ktoś tu chyba nie do końca się jakby wyprzytulał z ojcem. Boże, się stęskniłem. Stęskniłem, Bądzio. Przybierzeli... Zaśpiewamy świąteczną piosenkę dla widzów? Razem! Przybierzeli... Jak to leci? Przybierzeli do waszego pasażera. O, lepiej mi. Głośno! O, i znowu się tak. O. Fała na wysokości. A pokój na ziemi. Fała na wysokości. A pokój... Na ziemi. Fała na wysokości. Jeszcze muszę... Lulaj, że Jezuniu, bo już naprawdę nie dam rady. Lulaj, że Jezuniu. Moja perełko. Cześć. Co dalej? A ty go, Matulu. Nie, Charlie. Lulaj, że Jezuniu. Dziękuję. Lulaj ulubione, ja jedzie tylko.
Już wiem, jaki jest teraz plan. Czekam na Wojtka, ponieważ Wojtek pojechał po jedzonko dla nas, bo z rezydencji. Ogólnie my mamy z kilku opcji. Też gotujemy swoje. Już ci zrobię. Też robimy oczywiście swoje, ale też dziadki mi przywożą. Też mamy jeszcze z jednego miejsca. Tak, i jednym z miejsc, które nam pomaga w cateringu, jest rezydencja Gubałówka właśnie. I Wojtek właśnie mi przywiezie jedzenie, chyba nie tylko, bo się okazało, że oprócz jedzenia przywiezie mi te wszystkie rzeczy, które kupował teraz z Angeliką, w sensie przez cały dzień, więc trochę noszenia przede mną, ale spoko i wieczorkiem na budowę. Hej, tatuś. Co chcesz do jedzonka? Pierogi? Pierogi chcesz? Może być, a jak jest, czym w środku? Z jagódką? Lubię jagódki. To pierogi z jagódką, umowa? Jagódkę i z kapustką. Dobra, nie ma problemu. Przeczytaj, co jest napisane na instrukcji. Coś ważnego? To jest na lączkę, nie piekące. To nie jest żel, ale na lączkę. To jest taka szminka, która nie jest do ust, ale to jest taka szminka do ląk. I tak jest tam napisane? Ja się boję trochę, ja nie chcę jej. Ale mało. Ale nie chcę. Mało. Ale jak mi będzie piekło? Nie. Skąd wiesz? Ale jak mama mnie nałożyła, to nie piekło mnie, wsiada. Kiedy ci nałożyła? Jak kupiłam tą śmierkę, to nie piekło mi, jak mama nałożyła mnie. Ale wczoraj to było. Wiem. I nie piekło? Nie. Obiecujesz? Słowo harcerza dajesz? Lampę pomaluję. I zobaczysz, że to nie jest piekące wcale. Ale powiedz, czy dajesz słowo harcerza, że tak jest? Daję słowo harcerza. No dobra, no skoro dajesz, to dawaj. A to jest peeling! Nie wiem, co to jest. Trochę peeling, trochę jakiś brokat. Co to jest? Peeling. Charlie siedzi sobie w pokoju i co jakiś czas przychodzi do mnie w nowej stylizacji. Szykujesz się na coś? Ja, mama. No, to co mam powiedzieć? Co? Jeszcze raz powiedz. Jest księżniczka Tlochanowiec. Tak mam powiedzieć, jak mama przyjdzie? Tak. No dobra. Jeszcze nie. Jeszcze się nie przygotowałam. Jeszcze się nie przygotowałaś. Dobrze. Idę. Pa! Pierożki z jagodami. Dodajemy. Co dodajemy? Jaki jest przepis? Śmietanę. Aha. I teraz co? Teraz potrzebuję łyżki. Proszę bardzo, wedle życzenia. Potem dodajemy cukier. Mhm, trochę. I tak ale od. Cukier? Ja nie chcę. I tak mało, proszę o to danie. Mało. Dobrze. Nie do. Myszko. No dobra, tak malusieńko tylko. S'il vous plaît. Czy to jest dla kogo? Dla ciebie. Przygotowuję tu troszeczkę mieszkanie, sprzątam, bo już jutro przeprowadzka, tak jak wiecie. Dostałem wiadomość teraz od Sary. Sara napisała: uwaga, stoimy na autostradzie, bus się zepsuł. Marzniemy tutaj. Co? Bus się zepsuł. Sarze i Ani i całej rodzince z Włoch. Dzwonię do Sary. Halo? Co tam się dzieje? Aha. Co się dzieje? Rozkroczyliśmy się. I nie wiem, co będzie dalej. Ale co? Ale jak? To przestał jechać? Coś się, jakiś szum? Co? Był opona? Tak. Skrzynia, silnik, nie wiadomo co. I co ty gadasz? Tak. To jest jak komedia. U nich cały czas ten bus chodzi, nie? Mm-hmm. A Jacek mówi, a to nie gasicie? A oni mówią, lepiej nie gasić. Lepiej nie gasić samochodu? Tak. No i a gdzie wy jesteście? To dopiero co w Austrii praktycznie. W Austrii. Wjechaliśmy do Austrii, prawda? Zaraz będzie akcja, że będę po was jechał. Jakiś tam bus na granicy stoi, ale jeżeli będziemy czekać na tego busa, to jest 7 godzin chyba, tak? Czekania, coś mówili. My tak specjalnie robimy, wynajęliśmy takich ludzi. I tak... ja mówię, że to specjalnie, tak? Żeby dłużej, żebyśmy później zajechali. Żeby wykończeniówka miała więcej, wiesz, czasu na wykończenie domu. Oczywiście żarty żartami, ale to jest bardzo nieciekawa historia. Oni są od nas 8.40, wiadomo, jakieś tam przepakowania na granicy, coś tam, ale... I widzicie, i tak jak sobie czasami ktoś mówi, że oni sobie coś ustawiają i pewnie też ktoś sobie pomyśli, że to jest ustawione, że żartujemy. Mm-mm. Jedziemy na budowę, do domu już na finalne starcie. No i jesteśmy pod telefonem za nią, no. Zobaczymy co będzie. I najważniejszy update, o którym bardzo dużo pisaliście, bardzo mocno się martwiliście. Schody, barierki.
A drugi update, który chcę pokazać, ta łazienka. Kazałem mojej żonie tutaj być. W ogóle w aparacie jest bardzo żółto tutaj, te światło, wiesz? Tak mi się wydaje. No, ale... Ale jak zakryjesz to, jak zakryjesz tą ścianę, to już jest gotowe. Gotowe. Dlaczego dajemy sobie prezenty? Zaraz się okaże. Znaczy nie sobie, ja tobie tylko. Później ci wytłumaczę, dlaczego ja możemy... Ja czekam na niego. Dobrze, ale czekaj, zrobimy tak. Dobrze, i tak, tak zrób, poczekaj. Cały czas. Ja idę do samochodu po niego. Ale nie wychodź już. Nie wiem, ale nie wychodź. Tylko ważne, żebyś nie wychodziła, dobrze? Jeszcze te z X-em nie są gotowe, ale pozwólcie, że zejdę sobie po schodach. Dobra, jestem. Poczekaj, czekaj. Dobra, trzy, cztery. Nie. Dawaj. Co tu jest? Nie, wiem. O Jezu, tak? Ale nie, nie mów na razie, bo jak wiesz, a nie wiesz tak naprawdę, liczysz na coś innego, to będzie smutno. Ale już widzisz, i co z kolorem? Wszystko. Wahałem się bardzo z tym czarnym, znaczy nie było czarnego, ale możesz wymienić na czarny. A ja nie wiem. Ale chyba nie chcesz, co? Nie wiem, no. Dobrze, dobrze, podejdzie tu. Dzięki. To dlaczego tak? Dlaczego, no przecież... Ja mówiłam, że teraz żebyśmy nie kupowali, bo no, wiesz, no. Ale wnętrze ma fajne, nie? Fajne? Nie ma problemu. No nie ma, nie ma, nie ma. Też kieszeń ma fajne, w ogóle inny kolor ma kieszeni wnętrza, wiesz? To jest ciekawe. No nie otworzył, bo nie otwierałem, w sensie pewnie zaplombowany. Nie spodziewałam się czegoś takiego, myślałam, że dostanę jakieś tam, nie wiem, przecież kupiłeś mi... No krew mi leciał z ust. Zestaw Lamera, to już jest bardzo drogie. No ale to taki, wiesz, to wiedziałaś o tym, a chodziło o niespodziankę, no. Zadowolona? No aż się trzęsę w środku, Boże. Jezu, naprawdę, mi teraz czego taki mi zrobiłeś prezent? No, zasłużyłaś przecież, no, cały rok. Rok temu chyba dostałam telefon, nie? Zadowolona jesteś, widzę to podoby. Nie grasz. Ja pierdzielę, czy ty oszalałeś? A wiesz, dlaczego myślałem o tym, żeby dać ci dzisiaj? Boże, jestem taka szczęśliwa, bo to mi się marzyło teraz, nie? Właśnie tak mi się wydaje. Telefon jest tragedia. O tym mówiłem. Normalnie przecież rok temu mi kupiłeś taki drogi telefon, ale my po prostu tak używamy na co dzień. One nam padają, Charlie, w ogóle... Jezu, jaki kolor? Biały. No bo był niebieski i czarny, no to... I nawet bym ani na to nie liczyła jedno, ani na to drugie, po czym dostaję takie dwa i mi ręce opadają. To jest 512 giga białe. Ja rzadko mam tak, że aż mi się coś tak mega marzy, nie? A weszliśmy do sklepu i mówię, o Jezu, widzę to, jak już tu będę na dzielni naszej i będę miała samochód. Na trening? Znaczy mam samochód, ale nie mam prawa jazdy. Zakończam rokiem z brakiem prawa jazdy. To nic, no, ale dużo dom. Rzeczy innych właśnie mam masz. Mam piosenkę. Boże, tu powinien być tekst babci, za co wy ten dom wyremontujecie? Już zapij wodą. Koniec. Tak, kupiłem sobie też, bo też mam rozwalony i już, i bałem się, schowałem. Ale kupiłeś case dla siebie? Nie. Proszę, nie mógł, nie mógł. Napiszcie mu, żeby kupił, przecież to jest szkoda telefonu. Ja mam rok i ty masz rok. Twój nie działa, mój nie działa, ty masz case i ja też. Jezu, się nie spodziewałam tego, bardzo ci dziękuję. Kać. W ogóle nie życzyłam sobie takiego, nawet nie marzyłam o czymś takim, nie? A jestem taka szczęśliwa. I właśnie miałam wielki problem, czy tą beżową mi się bardziej podoba w sklepie, czy czarna, pamiętasz? Ale ja jestem, ja lubię... Ja te, uważam, ja, teraz ja lubię rozmawiałem z panem. No? Rozmawiałem z panem. Chodzi o to, że faktycznie ty byłaś wtedy w czarnych leginsach i to pasowało. Ale wszelakie twoje beże, brązy, szarości, białości pasuje ta torba. Ja już mało kiedy będę w czarnej torebce. Ej, chyba pierwszy raz tak trafiłem bardzo. Mamo? One się chyba chowają. A no i ten update zapomniałem, jest łóżko królika. Tu jeszcze jest oczywiście odsunięte, bo tu jeszcze będzie taki panel. One się chyba chowają. Czekały się do tyle czasu? Chowałyśmy się chowanego. Tyle czasu? Andzia, to jest najlepsza zabawa. Od Mikołaja. Co od Mikołaja? Jaka piękna. I to jeszcze zobacz. Czy mój Mikołaj nie zaszalał? Zaszalał. Piękna, no. Piękna to jest. Piękna to jest, Charlie? To jest taka na siłownię, a tak, wiesz, na krótki wyjazd. Bardzo ładna. Jezu, zobacz, liczę. Nawet nie marzyła Mama. Sobie o tym. Mama! Mikołaj też szala. Słuchaj. To jest twoja szuflada? Taka zrozumiała. Chciałeś.
Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki vlog. Też dziękuję za oglądanie. Także mimo, że składałem w ostatnim vlogu życzenia, to jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. I to już ostatecznie, ostatnie moje słowo. Widzimy się po świętach i w kolejnym vlogu też będzie losowanko tego kalendarza. Wszystko wiecie, oglądaliście cały grudzień. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Widzimy się w vlogie. Siema.